Bardzo miło mi było Panie gościć na trzecim dniu otwartym zamówień publicznych, szczególnie, że występowały Panie łącznie. Chciałam zapytać na temat opinii, na początek takiej ogólnej, o całym wydarzeniu, jego sensie i tym, w jaki sposób spełniło albo nie spełniło Państwa oczekiwań. Sens edukacyjny istnieje zawsze, więc w tym obszarze już po raz trzeci jestem gościem na dniu otwartym. Po raz pierwszy w charakterze eksperta. Nowe, bardzo ciekawe, bardzo przyjemne doświadczenie. To jest bardzo dobra inicjatywa, jeżeli chodzi o niesienie kaganka oświaty, ponieważ wciąż, jak pokazują pytania podczas dyskusji plenarnej zadawane, wciąż materia zamówień publicznych stwarza wiele pytań, na które zamawiający i wykonawcy poszukują odpowiedzi i tak naprawdę również szukają miejsc i sposobów i metod, żeby te odpowiedzi uzyskać. I taka inicjatywa i taka impreza jak Dzień Otwarty jak najbardziej te wszystkie oczekiwania spełni. Pani Elu, gdyby Pani miała zebrać do kupy wszystkie pytania zamawiających i wysunąć jeden ważny problem albo grupę problemów, wokół czego się to skupia, co by to mogło być? Dzisiaj najwięcej pytań było przede wszystkim szeroko pojętego orzecznictwa. To było bardzo interesujące, dlatego że wcześniej my już na szkoleniach nie mówiliśmy jeszcze o orzecznictwie, bo tego orzecznictwa nie było. Dzisiaj to było pierwsze naprawdę takie, prawda, spotkanie, gdzie można było w końcu już usłyszeć o tym jakieś orzecznictwo. Po nowelizacji. Do tej pory na ten temat było bardzo niewiele komentarzy, bo i tych orzeczeń było niewiele. Dzisiaj ludzie w końcu usłyszeli, jak to orzecznictwo już się kształtuje, już się pojawia jakaś linia i to było bardzo cenne. O to orzecznictwo byśmy pytali niewątpliwie, ale a propos edukacyjnej strony tego spotkania, bo ona niewątpliwie jest, a tutaj nawiążę do tego, co mówiliśmy na początku dzisiaj, że tylko głupi ludzie się nie uczą, a ci, co się uczą, to jedni z nich to mądrzy, a drudzy to sprytni. Mądrzy się uczą na swoich błędach i sprytni się uczą na błędach innych. I tu dzisiaj niewątpliwie przybyło i mądrych, i sprytnych, bo powiedzieliśmy bardzo dużo rzeczy, które są dobrymi praktykami dla zamawiających i dla wykonawców. Aczkolwiek to też jest jakby pole do tego, żeby zorganizować następny taki dzień otwarty, ponieważ byliśmy zmuszeni ze względów czasowych przerwać dyskusję plenarną, wrócimy. Pytań było ciągle. I będą, i będzie ich mnóstwo, tak. A o co były te pytania? Najczęstsze pytania dotyczyły znowelizowanego przepisu artykułu 26 ust. 2b, czyli udostępniania potencjału, udostępniania doświadczenia, zasad udostępniania tego potencjału, dokumentów, jakich zamawiający może żądać. Form tych dokumentów. A zaczęliśmy od VAT-u. Zaczęliśmy od VAT-u, a skończyliśmy zupełnie w innym miejscu. Może czegoś nie było, może warto to jeszcze uzupełnić. Tak, ja mam moralnego kaca, bo miałam zadać ważne pytanie dla pani Ewy Marcjonek, zapytać ją, żebyśmy trochę poużalali się nad stawkami wpisu od skargi. I na tą rzecz, to był ważny wątek, ja chciałam go poruszyć, ale niestety słuchacze, uczestnicy tego spotkania już nie dali mi, bo było tyle pytań z ich strony, że o tą ważną rzecz, a pani Ewa na ten temat chciała swoje cenne zdanie wypowiedzieć, nie było okazji. Mam nadzieję, że to się jeszcze wydarzy. Pani mecenas, pani obserwacji, zniesienie protestu, jakie są skutki dla obu stron? Negatywne. Ja tutaj się przychylę do zdania byłego prezesa urzędu, pana Tomasza Czajkowskiego, który w jednym z wywiadów powiedział, że on nie rozumie tej decyzji i żadne argumenty go nie przekonują. Więc ja też mogę powiedzieć, nie rozumiem tej decyzji i żadne argumenty mnie nie przekonują. Więcej zlikwidowanie protestu przynosi złego niż dobrego i nie przyspiesza postępowań, a na pewno nie sprawia, że one są lepsze. Uniemożliwia de facto zamawiającemu naprawienie bez konsekwencji finansowych przede wszystkim, naprawienie swoich błędów. Wielu wykonawców rezygnuje ze środków ochrony prawnej w ogóle, bo protest był jedynym środkiem, z którego oni chętnie korzystali. Wtedy mogli się, po pierwsze, oni o swoje ubiegać, a zamawiający się przy tej okazji czegoś nauczyć. To była fajna rola również edukacyjna dla wszystkich. Ponadto brak protestu jest absolutnym nieporozumieniem, bo dzisiaj ci wykonawcy nie idą w odwołanie, bo ich na to nie stać, bo uważają, że jeżeli ma być aż tak dużo zamieszania, no to nie będziemy w ogóle tego robić i tkwimy w błędzie. W związku z tym pozostają błędne decyzje, błędne
pewne decyzje zamawiającego, które nie mają żadnego rozstrzygnięcia w instancji. Najlepiej to potwierdza w tej chwili obłożenie, jeżeli chodzi o terminy wyznaczania rozpraw w Krajowej Izbie Odwoławczej. W tym momencie 5-6 dni to jest czas, jaki mija od wniesienia odwołania do wyznaczenia rozprawy. Tych odwołań jest o wiele mniej i będzie o wiele mniej, a powodem oprócz zlikwidowania instytucji protestu jest znowelizowane rozporządzenie dotyczące kosztów i to, że w tej chwili wpis od odwołania podlega przypadkowi, w przypadku oddalenia odwołania, podlega przypadkowi w całości. To stanowi bardzo dużą blokadę. A najmniejsza kwota to 7500. A najmniejsza kwota to 7500, tak. Dziękuję bardzo Panią.